Witam wszystkich bardzo serdecznie w 29. odcinku końcówek piątkowych. Jeszcze raz zachęcam do studiowania po kolei, chociaż studiowanie na wyrywki też jest niezłe, ale potem i tak warto raz przejechać wszystkie odcinki po kolei. To się utrwali, za każdym razem to idzie szybciej. Tu widzimy, że białe muszą zaciągnąć czarnego króla na pole H2, ażeby dostał szacha. Prostolinijne B4 już nie wygrywa. Czarne idą, idą i już nic nie pomaga. Dorabiamy po hetmanie. Dorabiamy po hetmanie i czarne dają szacha. Przejdźmy królem na E2. Jak przejdziemy królem na E2, czarne nie mogą iść pionem, bo my tego piona łapiemy. I żadne sztuki czarnym nie pomogą, żadne podwójne uderzenia. Wejście królem na linię G spowoduje, że będzie to brakujące tempo, co widać, że wyraźnie widać, że biały pion dochodzi jakby szybciej i my to wygramy. To przestawiam szybko, bo to jest prosty wariant. Piony idą, a po król H2 wygrywamy na parę sposobów. Wygrywa król F3, ale najprościej wygrywa marsz piona. Marsz piona, bo jak mówiłem, czarny hetman nie dochodzi, ponieważ biały dochodzi szachem. Biały dochodzi szachem. Dla poprawności politycznej pokażmy również, że posunięcie król F2 też wygrywa, chociaż w sposób bardziej skomplikowany. Marsz piona nie ma sensu, bo zginie. Teraz wygrywa król F3. Król H3. Trzeba iść królem na F4. Jak widzimy, gra jest ciekawsza. Król H4. I wygrywa posunięcie B4. Dlaczego? Bo mamy inny motyw kombinacyjny. G5. Odchodzimy, żeby nie było szacha. G4. Idziemy. G3, B6, no, marsz piona przegrywa i powtórnie zaciągamy czarnego króla na pole H2, gdzie dostaje szacha. W końcówkach pionkowych bardzo ważne jest, ażeby dorabiać pionka z szachem i uważać na takie sytuacje, ponieważ to może dać decydujące tempo. Jedno tempo jest w końcówkach pionkowych decydujące. Król, pion, król i pion. I znowu wiemy, że trzeba iść w kierunku obu pionów. W kierunku obu pionów, czyli na przykład król E7. Jeżeli B5, G4. No B4 to pion ucieka, więc ciekawym ruchem jest król F4 i teraz wykonujemy podwójne uderzenie. Podwójne uderzenie na ten punkt. Po pchnięciu piona piony dochodzą razem, a po wzięciu król wchodzi w kwadrat piona. Kwadrat piona jest taki. O. Widzimy, że to jest kwadrat. Król wchodzi w kwadrat piona. Jeszcze raz, król E7,
B5, G4. No tu pokażę tylko, że piony dochodzą jednocześnie. Czarny nie ma żadnych sztuk. Wszyscy widzą, że dochodzą piony jednocześnie. Na wszelki wypadek dorobię po hetmanie i widzimy, że dochodzą jednocześnie. Przypadkiem można zremisować, zaczynając od pionka G, pod warunkiem, no teraz marsz pionem nic nie daje, że wykonamy tę samą kombinację. Pójdziemy królem w tę stronę i w tę. Dwa tempa, żeby złapać piona. Jedno robimy od razu. Powtarzam ten manewr, bo jest trudny do samodzielnego znalezienia. Jak go się opanuje, jak go się opatrzy, łatwiej go zastosować. Ustawiamy kolejną pozycję. Czyścimy szachownicę. I ustawiamy pozycję. Król, pion, król i pion. O co białe walczą? Białe walczą o wygraną, ale żeby wygrać, muszą wykonać jakąś sztukę, ponieważ piony dochodzą jednocześnie. I znowu, król idzie w stronę piona, ale no, to pole jest takie nie najlepsze. Król musi uciec spod tego pola. H5. Król E4. I teraz posunięcie H4 przegrywa, bo król go łapie. Król go łapie. Pion nie chce dać się złapać. To czarny próbuje zrobić taką sztuczkę, jak w poprzednich przykładach robił białe. Król F4. Król G2. I wygrywa C5. C5 wygrywa, bo powstaje bardzo ważna pozycja, którą omawialiśmy. Pozycja jest tak ważna, że warto ją omówić jeszcze raz. Teraz wpychamy czarnego króla w pozycję cugcwangową, szach. Król H3 niczego nie zmienia. Jest hetman D3, król G2, hetman E2, król H3 i teraz jest hetman G4 szach z matem. To jest pozycja mniej ciekawa. Bardziej ciekawa jest pozycja, kiedy król odejdzie na pole F1. Dajemy szacha po ruchu król H3 widzieliśmy i teraz gramy król G3. Król G3, pozycja, którą trzeba znać, czarne mają ruch i nie mają gdzie zagrać. Nie mają szacha, nie mają obrony przed matem na F2, przed matem na G2, gdy hetman odejdzie i przed matem z pierwszej linii. Bardzo ważna pozycja końcówek. Proszę się jej przyjrzeć, jeszcze przez 10 sekund. I ustawiamy następną pozycję. Przepraszam bardzo.
Widzimy, że biały król stoi źle. Zobaczmy, co by było, gdyby maszerował pion. A5. F7. Hetman. I teraz proszę mi uwierzyć, że końcówka jest remisowa. Będę ją omawiał w osobnych końcówkach. Hetman nie może zbić piona, bo po szachu na C2 król wchodzi. Po szachu na B3 król z B1 idzie do rogu, jest pat. Nie można przybliżyć króla. Król jest za daleko. W związku z tym zaczynamy od przybliżenia króla. I ponieważ król grozi dogonić piona, nie może iść. I król dogonił piona. Ponieważ król grozi dogonić piona, musi grać król B2. A teraz już wygrywamy podobnie jak w przykładzie omówionym przed chwilą. No, dorobienie skoczka nic nie daje. I wygrywa zarówno hetman F2, jak i hetman B4. No, szybciej wygrywa hetman B4 i nie będę tej pozycji głęboko analizował. Sprowadzę do pozycji, którą przed chwilą omawiałem. Jeszcze raz mówię, jest to bardzo, bardzo ważna pozycja, chociaż wygląda pozornie inaczej, jak przekrzywimy głowę w jedną stronę, w drugą, okaże się identyczną pozycją do omówionej przed chwilą. Dziękuję wszystkim za uwagę.